Cześć, witajcie! Jak ten czas szybko leci? 10. sezon Kuferków już za nami, więc nadszedł czas na kolejny. Ja jestem Lance i zapraszam Was do materiału związanego z następną, 11. już edycją Smożych Kuferków. Tym razem będziemy mogli przenieść się w najmroczniejsze klimaty zakątków wodnych, ponieważ ujrzymy tematykę piracką, ale po kolei. Kuferki można zakupić w zakładce premium po wybraniu odpowiedniego działu. Ja dla Was dziś otworzę kilka, ale pamiętajcie, że w czarnych kuferkach smoka nie znajdziecie przedmiotów zużywalnych, przy czym zwiększacie sobie szanse na zdobycie przedmiotu legendarnego. Po tworzeniu kuferków smokoboj Hajc Obroty pomoże nam wymienić przedmioty na stroje o konkretnej płci, jaką sobie życzymy. Możemy sobie również ułatwić życie poprzez zaznaczenie w okienku checkboxa, aby pokazało nam wymiany, do których mamy składniki, a następnie prawym przyciskiem myszy przedmiot docelowy oraz jego wygląd. Jeśli przyjdzie nam taka konieczność, że będziemy musieli przepalić przedmioty na walutę, z pomocą nadejdzie nam głębinowa gwardia. Po tworzeniu dialogu, podobnie jak u smokoboja, po zaznaczeniu okienku checkboxa pokaże nam wszystkie możliwe wymiany, jakie możemy dokonać. Po sfinalizowaniu wszystkich czynności możemy u tego samego trio wejść w opcję dialogową, która pokaże nam sklep i zakupić za zdobytą już walutę stroju, który nam najbardziej przypadł do gustu. Na sam koniec jeszcze, jakby komuś się przysnęło i chciałby wymienić przedmioty ze smoczego kuferka na strój z 10. sezonu, to może to zrobić u strażnika głębinowej gwardii, stojącego z lewej strony. Zaś drugi strażnik pomoże nam wymienić przedmioty na walutę z zeszłego sezonu i udostępni sklep, w którym możecie walutę wymienić na interesujący Was przedmiot. Także z mojej strony to wszystko. Koniecznie dajcie znać, czy stroje przypadły Wam do gustu. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć!